Dzisiejszy temat, który chciałbym, żebyśmy przestudiowali, to sprawiedliwość. Bardzo wdzięczny temat. Otwórzmy pierwszy werset. Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 5. I może tak po kolei będziemy czytać. Ciebie, bracie, pierwszego proszę, żebyś nam przeczytał z Ewangelii Jana, 15 rozdział, werset 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Dziękuję bardzo. Szczególnie to ostatnie zdanie jest moim zdaniem bardzo ważne. Beze mnie nic uczynić nie możecie. My ludzie lubimy dochodzić sprawiedliwości wtedy, gdy dzieje się nam krzywda. Gdy mamy potrzebę taką, żeby sprawiedliwie nas potraktowano. I słusznie, mamy do tego prawo. No ale musimy pamiętać o jednym, moi drodzy, że chrześcijanin to nie człowiek, który czyni to, co prawe, żeby być chrześcijaninem, ale będąc chrześcijaninem, czyni sprawiedliwość. Jest różnica, prawda? Na ile jesteśmy chrześcijanami? Na tyle, na ile widać w nas sprawiedliwość. Pytanie kolejne. Kto tą sprawiedliwość czyni? My czy Jezus Chrystus? Według tego wersetu czytamy, że w 100% sprawiedliwość, jaka może być widoczna, powinna być widoczna w naszym życiu, to działalność Jezusa Chrystusa. Zgodzicie się z tym? Prawda? Nasza sprawiedliwość, jak Izajasz napisał, jest jak brudna szata. Coś brudnego, coś nieczystego. Kolejny tekst, który teraz przeczytam. Kolejnego brata proszę, byś nam przeczytał. Tam, co masz w komórce Biblię. Ciebie proszę, wybaczcie, że tak mówię, ale nie znam waszych imion. Dlatego tak mówię. List do Rzymian, 1 rozdział, wiersz 16 i 17. List do Rzymian, 1 rozdział, wiersz 16 i 17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Po przeczytaniu poprzedniego wersetu wspomniałem o tym, że lubimy dochodzić sprawiedliwości. Szukamy tej sprawiedliwości. I tutaj czytamy, gdzie ją znajdziemy. Nie znajdziemy jej w naszych uczynkach, też o tym czytaliśmy. W nas jej nie znajdziemy. I apostoł Paweł tu mówi, że jest takie miejsce, gdzie jest objawiona sprawiedliwość Boża. Tam, gdzie jest głoszona Ewangelia. Ewangelia o Jezusie Chrystusie, tam znajdziemy sprawiedliwość. Szukasz sprawiedliwości? Szukaj Jezusa Chrystusa. Bez Jezusa Chrystusa sprawiedliwości nie ma. No ale przecież mamy dzisiaj ludzi, którzy są wykształconymi, kompetentnymi w tym temacie i oni potrafią wymierzyć sprawiedliwość.
Zdarza się, nie mam za wiele czasu, ale zdarza się mi obejrzeć od czasu do czasu film w telewizji, jak pokazują sprawy w sądach. Jest sędzia, jest prokurator, obrońca, oskarżony i oskarżający. Przysłuchując się treści w tych filmach, zauważyłem, że rzeczywiście ci ludzie potrafią zagmatwane nieraz sytuacje rozłożyć na czynniki pierwsze i dojść do sprawiedliwego osądzenia. Pytanie, czy to jest niesprawiedliwość, jeśli mówi się o sprawiedliwości, bo w świetle poprzedniego wersetu, który czytaliśmy, że ludzka sprawiedliwość jest jak szata splugawiona, brudna, to znaczy, że to nie jest sprawiedliwość. A jednak ludzie potrafią dojść do sprawiedliwości. Moi drodzy, możemy dużo wersetów biblijnych na ten temat czytać i dowiemy się, że Bóg posługuje się ludźmi na tym świecie i czyni ich kompetentnymi w danym temacie. I to na podstawie Biblii należy przyjąć do wiadomości. Bóg dał ludziom prawo sądzenia. Bóg dał ludziom prawo dochodzenia sprawiedliwości. Ale ta sama Biblia mówi coś więcej na ten temat i stawia kropkę nad i. Bez Jezusa Chrystusa tego nie uczynimy. Ta kompetencja jest dana, uważam, od Chrystusa. Bóg posługuje się dzisiaj uczelniami, edukacją, nauczycielami, władzą. Władza jest ustanowiona od Boga. Mogą ludzie tego nie przyjmować do wiadomości, ale to jest fakt. Bóg nie zsyła jak mannę z nieba sprawiedliwość, ale daje ludzi, posługując się nimi, którzy tą sprawiedliwość objawiają. I o tym czytamy tutaj w liście do Rzymian, pierwszy rozdział. Tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, tam jest objawiona sprawiedliwość Boża. A kto tą Ewangelię ma głosić? My. Bóg nas uczynił kompetentnymi w objawianiu swojej sprawiedliwości. Co powiecie na ten temat? Tak czy nie? Milczycie. To znaczy, że nie wiecie, tak? Jeszcze nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia troszkę jest tak, jak się zastanawiam nad tym. Znaczy ja się zastanawiam. No i jakie tu widzisz nie do powiedzenia? Że jest kwestia, no, ludzie są kompetentni i rozwijają się w zakresie sprawiedliwości, której wzorce też są w jakiś tam sposób kształtowane czasami przez ludzi. I no, teraz może nie widzimy tego, ale nie wiem, zerknijmy na sądy. Nie wiem, również sprawiedliwość można nazwać sądy, które były przeprowadzone w ramach inkwizycji. To też była pewna sprawiedliwość wobec pewnych wzorców. Także może nie tak łatwo jest jakby... Może, znaczy ja mam problemy, żeby tak bezpośrednio wywieźć sprawiedliwość, sprawiedliwe działanie z tego, że ktoś jest kompetentny w rozumieniu pewnych, no nie wiem, grup ludzi, obowiązujących zasad. Może to czasami się to zbiega z taką, wydaje mi się, Bożym poczuciem sprawiedliwości, ale tak jak mówiłeś, że z jednej strony władza pochodzi od Boga, z drugiej strony wszyscy władcy są
jeszcze bardziej narażeni na działanie tej drugiej strony. I potem no, nie jest mi tak łatwo przyjąć, że te ludzkie kompetencje zawsze wprost są odbiciem Bożych darów, Bożej... Tak jak tutaj czytaliśmy ten fragment dotyczący Ewangelii, ale jest tu też podkreślanie, że jest, to jest Ewangelia, która jest mocą Bożą, czyli to nie jest tylko moment głoszenia, tylko to jest to, że ta Ewangelia wtedy, kiedy działa, to jest źródło sprawiedliwości. Głoszona Ewangelia, można stwierdzić, również była w czasie Inkwizycji, tak? Też gdzieś tam to było powiązane, gdzieś powoływali się na Boga, na Chrystusa, na Słowo Boże i ta sprawiedliwość wychodziła różnie, więc dlatego mówię, że jak dla mnie troszkę jakby nie ma takiego bezpośredniego przełożenia. Jeszcze trzeba by pewnie coś dodać do tego, co mówiłeś, żeby powiedzieć amen. Wprowadziłeś nas, bracie Darku, do wersetu z listu do Rzymian, 4 rozdział, wiersz 5, który moim zdaniem odpowiada na tą kwestię. Rzymian 4:5. Poproszę Ciebie i też nie znam Twojego imienia. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Mhm. Dziękuję bardzo. Nie uczynki, a wiara, prawda? Nawiązałeś tutaj do ludzi, którzy szczególnie w czasie średniowiecza bazowali przede wszystkim na uczynkach. Ci ludzie twierdzili, że należy wprowadzać ascezę, należy wyrugować. Oni dosłownie tego nie mówili, ale fakt jest, ja tu stwierdzam fakt. Wyrugowali, odrzucili łaskę Bożą, Jezusa Chrystusa, Jego kapłaństwo, powszechne kapłaństwo, wprowadzając w to miejsce fałszywe kapłaństwo, które bazowało na uczynkach. I tu apostoł Paweł powiedział wyraźnie: nie spełniaj uczynków, ale wierz i zostaniesz usprawiedliwiony. Niestety błędy ludzkie powodują to, że ludzie zapominają o tym wersecie. I takim ewidentnym przykładem jest to, co wspomniałeś o tych ludziach, którym się wydaje, że są kompetentnymi, ale mają złe zasady, niezgodne z Biblią, nie żyją tak, jak Jezus Chrystus nakazuje. I w tym jest ich problem. Nie wiem, czy usatysfakcjonowałem Ciebie. Nie, no ja sądzę, że to wszystko, co powiesz dzisiaj, to będzie zdążało w takim spójnym kierunku. Po prostu czasami z klocków nie wszystko. Okej. Otwórzmy teraz list do Rzymian. Tam Ciebie, bracie, poproszę. Rzymian 3, rozdział, wiersz 28. List do Rzymian 3, 28. Uważamy bowiem, że człowiek bywał usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Mhm. Tu kontynuujemy tą myśl przedstawioną w 4 rozdziale, wierszu 5. My jesteśmy ludźmi, którzy potrzebujemy usprawiedliwienia. Jesteśmy grzesznikami. Zbłądziliśmy. Popełnialiśmy takie czy inne grzechy. I to spowodowało sianie niesprawiedliwości. Ludzie nie otrzymują niesprawiedliwości od Boga, tak jak otrzymują sprawiedliwość, ta niesprawiedliwość pochodzi od nas, przez nas jest wykreowana, wyprodukowana i na tą niesprawiedliwość potrzebujemy Bożej sprawiedliwości, którą otrzymujemy nie na podstawie uczynków,
ale na podstawie wiary. Wiara w Jezusa Chrystusa, o którym mówi Ewangelia, objawia ona nam Jezusa Chrystusa, Jego sprawiedliwość i przyjmuję tą sprawiedliwość, to usprawiedliwienie, niezależnie od uczynków na podstawie wiary. Bez wypełniania uczynków, tak dosłownie apostoł Paweł stwierdził. Taka konkluzja wynikająca z listu do Rzymian 3:28. Chrześcijaństwo i zbawienie opierają się nie na tym, co czynimy, ale kogo znamy. A kogo znamy? Jezusa Chrystusa. Mamy znać Jezusa Chrystusa. Znając Jezusa Chrystusa, opieramy nasze zbawienie na Jego sprawiedliwości, na Nim. Nie na czymś, co my czynimy, bo to nic nie daje, ale na Nim. Teraz Ciebie, siostro, poproszę, przeczytaj nam z Ewangelii Mateusza, 23 rozdział. Mateusz, rozdział 23, wiersze 27 i 28. Wiadam wam, uczestnicy i faryzeusze, obłudnicy, że podobnie jesteście do grobów powielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupiej kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Tutaj Jezus Chrystus mówi, że czynienie dobra nie przez nieczynienie zła nie jest czynieniem dobra. A więc mogę powiedzieć, nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę, nie świadczę fałszywie, ale przykład czwartego przykazania potwierdza nam to, że tutaj Jezus powiedział prawdę. To, że nie świętujesz w niedzielę, nie znaczy, że świętujesz w sobotę. Piękny przykład, prawda? I to samo tutaj Jezus powiedział. Jeśli nie czynisz zła, nie znaczy, że czynisz dobra. Być dobrym przez nieczynienie zła nie jest dowodem, że jest się dobrym. Na podstawie tego, co mówiliśmy do tej pory. Twoje uczynki nic nie wnoszą do zbawienia. Nie dają dobra. Przez nasze uczynki wyprodukowaliśmy niesprawiedliwość na tym świecie. Spowodowaliśmy grzech. I tak jak Darek powiedział, w średniowieczu zdawało się tym ludziom, że czynią dobro. Bo mieli takie zasady, ale faktycznie czynili zło. I tu był ich problem, tu był ich błąd. Bracie, teraz Ciebie proszę, żebyś przeczytał nam z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału, werset 20. Ewangelia Mateusza 5:20. Powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. W Biblii Warszawskiej ten werset jest przełożony, przetłumaczony tak. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie
do Królestwa Niebios. Mówiliśmy o średniowieczu. O podobnej sytuacji należy też powiedzieć z czasów faryzeuszów. Ci ludzie faktycznie byli obłudnikami. Ci ludzie faktycznie czynili zło. Jezus powiedział: pięknie mówicie. Ludzie powinni słuchać, co mówicie. Ale broń Boże, żeby czynili wasze czyny. Nie czyńcie to, co oni czynią, chociaż zaleca Jezus, żeby ich słuchać, to, co mówią. Bo merytorycznie to byli nauczyciele, którzy mądrze mówili, ale niestety byli obłudnikami. Ustanawiali przez te nauczanie, takie nauczanie, takie czy inne zasady, polecenia, przykazania, ale sami tego nie wykonywali. Palcem nawet nie dotknęli. Jezus mówi do tych, którzy w Nim pokładali nadzieję, że wasza sprawiedliwość ma być większa od tych faryzeuszów uczonych w Piśmie. Czy może być większa sprawiedliwość nad sprawiedliwość średniowieczną, gdzie dbano o czystość religii, czystość Kościoła? Czy może być większa sprawiedliwość faryzeuszów, którzy pięknie nauczali, byli mądrymi, mieli wiedzę i to dużą wiedzę? A jednak jest, bo faktycznie ich sprawiedliwość to niesprawiedliwość. Nazwali ciemność światłością, światłość ciemnością. Wykoślawili fakty. Jezus mówi: nie tędy droga. I na podstawie poprzednich wersetów, które już przeczytaliśmy, dowiedzieliśmy się, że chodzi tutaj o sprawiedliwość Bożą. O sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, przyjętą jako dar od Boga, a nie wypracowaną przez siebie, bo faktycznie wtedy to jest niesprawiedliwość. Sprawiedliwość niesprawiedliwością, prawda? Sprawiedliwość czyni cię moralnym, ale moralność nie czyni ciebie sprawiedliwym. Pamiętajmy o tym. Zakończmy nasze studium, Darku. Ciebie proszę, przeczytaj nam list do Rzymian, 3 rozdział, wiersz 20. Rzymian 3, 20. List do Rzymian 3, 20. Dlatego z uczynku zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Dziękuję bardzo. Jakim akcentem powinniśmy zakończyć dzisiejsze studium? Przez nasze czyny, nawet te najlepsze, filantropia, charytatywność, miłosierdzie, niesienie pomocy, organizowanie takich czy innych fundacji, dzięki którym będziemy karmić głodnych ludzi, organizowanie hospicjów, gdzie będą leczeni, gdzie otrzymają pomoc cierpiący ludzie w tym, żeby jakoś pomóc im w tym cierpieniu, to wszystko nie powoduje zbawienia. To nie tędy droga. Nasze złe czyny nie powodują, że jesteśmy zgubieni. Co w takim razie powodują?
Moi drodzy, Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Przez przykazania Boże wiemy, znamy normy naszego postępowania. Ale te normy nie dają nam sprawiedliwości, bo sprawiedliwość jest od Jezusa Chrystusa. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen.